Anglia, XV wiek. Sytuacja jest, delikatnie mówiąc, bardzo niestabilna, ponieważ walczą pomiędzy sobą dwa stronnictwa: stronnictwo Yorków i stronnictwo Lancasterów. W tym wszystkim na świat przychodzi i swoją drogę do władzy rozpoczyna ktoś, o kim na początku zupełnie nie myślelibyśmy jako o przyszłym królu, a jednak ktoś, kto zapoczątkuje jedną z najsłynniejszych, i najbardziej skandalizujących dynastii w historii Anglii. Zapraszam na opowieść o królu Henryku VII. Król Henryk VII Tudor, bo o tym władcy dzisiaj będziemy mówić, miał, można powiedzieć, dosyć skomplikowaną i bardzo niepewną drogę. Do władzy, ponieważ, tak jak mówiłam, nikt nie stawiał na to, że kiedykolwiek on zostanie królem. Jego rodzina wywodziła się z Walii, i dopiero jego dziadek, Owen Tudor, przybył do Anglii i najpierw na dworze króla Henryka IV, a później na dworze króla Henryka V, rozpoczął swoją karierę. W czasie bitwy pod Arjoncour, w Walczył u boku króla Henryka V, czym oczywiście fantastycznie zasłużył się dla kraju i w ten sposób zapewnił sobie miejsce wśród jego dworzan i najbardziej zaufanych ludzi, a nawet uzyskał pełnię praw na tych samych zasadach, na których mieli te prawa Anglicy, ponieważ mówimy o czasach, gdy walijczycy nie dysponowali tymi samymi prawami co Anglicy. Owen, poprzez swój udział w walkach i poprzez swoje zasługi, wypracował sobie takie same prawa, jakie mieli Anglicy. Kiedy w 1422 roku zmarł król Henryk V, Owen Tudor ożenił się z wdową po nim, z Katarzyną de Valois, królową Katarzyną de Valois, z którą doczekali się pięciorga dzieci. Katarzyna co prawda zmarła w 1437 roku, ale nie da się ukryć, że przecież dzieci Owena i Katarzyny to było przyrodnie rodzeństwo nowego króla, króla Henryka VI. I to zapewniło im doskonałą pozycję na dworze, bardzo wysoką pozycję na dworze. Ci synowie, Edmund i Jasper, stali się jednymi z najbliższych ludzi króla Henryka VI. Tak jak mówiłam, czasy były bardzo niestabilne. Był to czas tak naprawdę początków e, tak zwanej e, wojny dwóch róż. Wojna Dwóch Róż, mówiąc bardzo krótko, ponieważ to jest jedna z najbardziej skomplikowanych rzeczy w historii Anglii, to jest wojna pomiędzy dwoma stronnictwami, które ze sobą walczyły. Jedno stronnictwo, dynastia Lancasterów, to była dynastia, która popierała rządzącego króla Henryka VI. Drugie stronnictwo to było stronnictwo Yorków, popierające aspirującego do bycia królem przyszłego króla Edwarda IV. Krótko mówiąc, król Henryk VI cierpiał na choroby psychiczne różnego rodzaju, bardzo szybko zaczął dawać objawy chorób psychicznych, wpadał w depresję, która była taką katatonią, Czyli po prostu totalnie odcinał się od rzeczywistości. W związku z tym zaczęły pojawiać się głosy, że nie powinien rządzić, że nie nadaje się do rządzenia. W międzyczasie stracił posiadłości we Francji. Także bardzo dużo rzeczy wydarzyło się, które pewnie nie powinny się wydarzyć w historii. I dlatego właśnie stronnictwo Jorków postanowiło przejąć władzę po to, żeby właśnie króla Henryka VI, który był absolutnie w ich mniemaniu osobą nie nadającą się do dalszego sprawowania władzy, aby jego odsunąć od władzy. Oczywiście i Yorkowie i Lancasterowie to tak naprawdę w dalszym ciągu dynastia Plantagenetów, z tym że po prostu wywodząca się z różnych, możemy powiedzieć, gałęzi. Stąd te walki, stąd te ciągłe nieporozumienia. Tudorowie stali po stronie Lancasterów. Oni opowiadali się za władzą króla Henryka VI. I właśnie w czasie jego władzy oczywiście zyskali nie tylko doskonałą pozycję, nie tylko bogactwa, ale również jako że byli ludźmi króla, no to zyskali również prawo do tego, żeby wybrać sobie najlepsze kandydatki na żonę. I właśnie jedną z takich doskonałych kandydatek na żonę udało się upolować Edmundowi Tudorowi, który poślubił 1 listopada 1455 roku dwunastoletnią. Małgorzatę Beaufort, tak, dwunastoletnią. To były takie czasy, niestety, choć mówi się o tym, że ona, nawet jak na tamte czasy, była bardzo młoda. On miał 24 lata, czyli był od niej dwa razy starszy. Bofortowie to była doskonała rodzina, więc Małgorzata była wspaniałą kandydatką na żonę, z racji tego, że bofortowie byli niezwykle wysoko postawionym rodem, bardzo szanowanym, więc dla Tudorów to była kolejna nobilitacja, aby połączyć się właśnie z taką rodziną. Czy to małżeństwo było szczęśliwe? W zasadzie bardzo trudno powiedzieć, ponieważ to małżeństwo potrwało zaledwie rok. W rok po ślubie Edmund Tudor dostał się do niewoli Yorków i tam w tej niewoli w bardzo do końca niewyjaśnionych okolicznościach zmarł. Być może przytrafiła mu się jakaś choroba w trudnych warunkach, w jakich był przetrzymywany, w każdym razie zmarł. A więc Małgorzata Beaufort w wieku 13 lat. Będąc w ciąży, została wdową, co na pewno było nieprawdopodobną tragedią dla niej. Tym bardziej, że wkrótce rozpoczął się poród, który okazał się być niezwykle ciężki. Małgorzata naprawdę o mały włos wraz ze swoim dzieckiem nie przeniosła się na tamten świat. Ten poród dla Małgorzaty okazał się być bardzo Brzemienny w skutkach, ponieważ ona, mimo jeszcze kolejnych małżeństw, dwóch małżeństw, które zawierała, nigdy więcej nie miała więcej dzieci. I to było jej jedyne dziecko, które posiadała, urodzone, przypominam, w wieku 13 lat. I tak oto 28 stycznia 1457 roku na świat przychodzi hrabia Richmond Henryk, nasz dzisiejszy bohater, który swoje życie rozpoczyna. Kilka miesięcy po tym, jak zmarł jego ojciec. I to jest tylko jeden z tych y, elementów, które stanowiły o jego dosyć samotnym dzieciństwie, ponieważ Małgorzata Beaufort, tak jak mówiłam, wyszła za mąż jeszcze dwa razy, co nie było niczym dziwnym. Straciwszy męża w wieku 13 lat, przecież nikt nie mógł od niej oczekiwać, że spędzi życie samotnie, tym bardziej, że ona praktycznie Edmunda zbyt dobrze nie znała. Przez ten rok nie zdążyli się zapewne jakoś bardzo dobrze poznać, ale to, że Małgorzata Beaufort postanowiła wyjść za mąż jeszcze dwukrotnie, wcale nie oznaczało, że Henryk miał pełną rodzinę. Wręcz przeciwnie, był wychowywany Absolutnie z dala od swojej matki. Wkrótce nadszedł czas, w którym Tudorowie w pewnym sensie musieli zapłacić za swoje poparcie dla króla Henryka VI. W czasie bitwy pod Mortimer's Cross w 1461 roku dziadek Henryka Owen Tudor został schwytany, dostał się do niewoli, a następnie został ścięty na rozkaz oczywiście aspirującego króla Edwarda IV. To oznaczało dla rodziny Tudorów tylko jedno. Są teraz w bezpośrednim zagrożeniu życia, ponieważ Edward ewidentnie nie zamierza sobie stroić żadnych żartów i nie zamierza łagodnie obchodzić się ze swoimi przeciwnikami, tylko zamierza brutalnie rozprawić się ze wszystkimi, którzy popierają króla Henryka VI. Teraz uwaga, spoiler. Edward IV był do tego stopnia zdeterminowany, że postanowił nawet. W przyszłości zabić króla samego Henryka VI, więc to raczej był człowiek, który był nastawiony w 100% na uzyskanie władzy i na utrzymanie jej. Więc tudorowie bardzo słusznie obawiali się o to, że ich życie może być zagrożone. Tudorowie, zdając sobie sprawę z zagrożenia, przebywali w zamku Pembroke. Która by, który był w owym czasie częścią ich posiadłości. Niestety zamek ten został wkrótce zdobyty przez siły Yorków, a to oznacza, że rzeczywiście życie ich było zagrożone. Henryk, jako że był jeszcze dzieckiem, został pojmany, a następnie znalazł się w niewoli. Został pojmany przez jednego z najbliższych współpracowników króla Edwarda IV, Williama, Herberta, który następnie Zabrał go do swojego zamku, do zamku Raglan, gdzie Henryk w takiej, można powiedzieć, niewoli, choć nie do końca, spędził następne 10 lat swojego życia. Będąc w tej niewoli, mówię o niej, że to była w pewnym sensie niewola, dlatego że Henryk nie był trzymany w żadnych łańcuchach, w żadnym lochu, karmiony chlebem i wodą, wręcz przeciwnie, był potraktowany jak Należało potraktować hrabiego Richmond z pełnymi honorami. W dodatku, będąc dzieckiem, został wzięty pod opiekę Anny, żony Williama Herberta, z którą natychmiast nawiązał wspaniałą więź. I tak naprawdę ona stała się dla niego w pewnym sensie matką, której nie miał, która oddała go pod opiekę innych i tak średnio się interesowała tym, co się z Henrykiem dzieje. Anna była ciepłą osobą, która otoczyła Henryka opieką i on do końca swoich dni tak naprawdę zawsze wspominał ją z ogromnym sentymentem. W dodatku Herbertowie nawet rozważali możliwość wydania swojej córki Mod imię Mod często bywa tłumaczone w języku angielskim jako Matylda, więc powiedzmy, że chcieli wydać swoją córkę Matyldę za mąż za Henryka, co oczywiście dodatkowo zacieśniłoby więzi między nimi i co ewidentnie wskazuje na fakt, że Herbertowie absolutnie nie traktowali Henryka jako więźnia czy też kogoś gorszego, tylko właśnie zamierzali go Otoczyć swoją opieką i swoimi wpływami. 24 lipca 1469 roku jednak te wszystkie plany wzięły w łeb, ponieważ w czasie bitwy pod Edgecote William Herbert dostał się do niewoli, a następnie, podobnie jak wcześniej, dziadek Henryka Owen został ścięty z tym, że tym razem przez siły popierające Lancasterów. W czasie tej bitwy z Williamem. Był Henryk. Była taka, powiedzmy, tradycja, że ten chłopiec, który już zaczynał osiągać pewien wiek, już nie był dzieckiem, zaczynał się po prostu przygotowywać do przyszłego życia i zaczynał być wdrażany w takie rzeczy jak właśnie walki, bitwy. Dlatego Henryk z Williamem Herbertem był w czasie bitwy i. Co gorsza, zaginął. Przez kilka dni poszukiwano go, e, ponieważ obawiano się, że mógł zginąć i gdzieś tam e, po prostu jego ciało leży. Okazało się później, że e, przejął go jeden z ludzi, króla Edwarda IV, ale w dziwnych okolicznościach Henrykowi w jakiś sposób udało się dołączyć do swojego stryja, Jaspera Tudora. I ruszył wraz z Jasperem Tudorem do Londynu, gdzie poznał króla Henryka VI, który akurat w tym czasie wrócił do władzy, ponieważ w czasie wojny dwóch róż ci królowie się przeplatali. Raz był to Henryk VI, kiedy Henryk VI przegrywał, a później również wpadał w te swoje stany depresyjne. Wtedy władzę przejmował Edward IV, później znowu Henryk VI i tak, tak to wyglądało. Akurat w tym czasie Henryk VI powrócił do władzy, co oznaczało, że do swoich wpływów powrócili również Tudorowie. Jasper Tudor wraz z małym Henrykiem wyruszyli więc do Londynu. Henryk poznaje króla Henryka VI, i tutaj następuje podobno legendarne zdanie króla Henryka VI, który patrzy na, na Henryka, mówiąc, że ten chłopiec kiedyś będzie królem tego kraju. Na ile to jest prawdziwe, oczywiście trudno powiedzieć, natomiast na pewno fajna legenda do opowiadania. Mamy tutaj taki czas, kiedy Henryk na króciutko wraz ze swoim stryjem osiada w Londynie, gdzie dochodzi do takiego bardzo e, pamiętnego spotkania Henryka z matką. Po długim czasie e, spotyka się ze swoją matką, spędzają ze sobą trochę czasu. Niestety jest to ich ostatnie spotkanie, e, kiedy Henryk jest jeszcze dzieckiem, ponieważ ich następne spotkanie miało nastąpić dopiero po 15 latach. Henryk wyrusza wraz z Jasperem Tudorem, aby walczyć u boku Lancasterów przeciwko królowi Edwardowi IV, niestety 11 kwietnia 1471 roku Edward IV zdobywa Londyn, a następnie więzi króla Henryka VI, co oznacza oczywiście klęskę Lancasterów i wszystkich, którzy im sprzyjają. Oczywiście zwolennicy Lancasterów nie zamierzają się poddać, tym bardziej, że jest jeszcze malutkie światełko w tunelu. Mianowicie w owym czasie z Francji powraca Małgorzata Andegaweńska, żona króla Henryka VI wraz z ich synem Edwardem i wszystkie siły teraz przegrupowywane są po to, aby doszło do decydującej bitwy i ostatniej bitwy Wojny Dwóch Róż, bitwy pod Tewksbury. Był to 4 maja 1471 roku i wszystko, co tylko mogło, poszło źle w tym dniu, jeżeli chodzi oczywiście o Lancasterów. Jasper Tudor desperacko próbował ze swoimi walijskimi siłami przedostać się na pole bitwy, po to, aby połączyć się z siłami Lancasterów. Wiedział bowiem, że prawdopodobnie sił, które będą walczyć, jest zbyt mało. Ponadto nie było jako takiego dowództwa silnego, mimo że wojska zjednoczyły się wiedząc, że w bitwie walczy też syn króla Henryka VI i jego jedyny następca Edward. Niestety Jasper Tudor nie zdołał przedostać się na pole bitwy, i ta bitwa poszła absolutnie nie tak. Książę Edward, ranny w czasie bitwy, został przyprowadzony przed oblicze króla Edwarda IV, a następnie albo przez niego osobiście, albo na jego rozkaz został zamordowany, co oczywiście natychmiast podkopało morale. Oczywiście również król Henryk VI który znajdował się wówczas w Londynie, musiał być usunięty z drogi. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ponieważ jest bardzo dużo różnych relacji na temat tego, co stało się z Henrykiem VI. Wiemy, że na pewno absolutnie załamała go informacja o śmierci jego jedynego syna. Wiemy, że był przetrzymywany w Tower of London i wiemy, że zmarł. Bardzo wiele mówi się o tym, że został zamordowany przez samego króla Edwarda IV albo przez jego brata Ryszarda. Natomiast wiadomo, że sam Edward twierdził, że kiedy przekazał Henrykowi VI wieści o tym, że jego syn zginął, ten po prostu zmarł z melancholii. Dziwne to jest bardzo, ponieważ świadkowie twierdzą, że kiedy ciało było przygotowywane do pochówku, było tam bardzo dużo krwi, a nikt jeszcze nie słyszał o tym, żeby krwawić z melancholii. A znając podejście do walki o władzę Edwarda IV, absolutnie nie wahałabym się stwierdzić, że w 100% był odpowiedzialny za śmierć Henryka VI. Sprawa była oczywista. Jorkowie wygrali, Lancasterowie przegrali. Ale to nie oznaczało wcale, że Henryk, miał pozostać przy życiu i miał sobie spokojnie dalej funkcjonować. Królowa Małgorzata Andegaweńska została wzięta do niewoli, a Edward oczywiście zamierzał usunąć z powierzchni ziemi wszystkich tych, którzy mogli mu zagrażać. Tudorowie mu zagrażali, no bo byli powiązani z rodziną Lancasterów i w ten sposób należało oczywiście jak najszybciej się ich pozbyć. Zdając sobie doskonale sprawę z zagrożenia, Jasper Tudor natychmiast zabrał Henryka i schronili się na zamku w Pembroke. Ale niestety zamek ten oczywiście został bardzo szybko oblężony przez siły Edwarda IV, który zdawał sobie sprawę z tego, że Henryk i Jasper są w środku. Znając los księcia Edwarda, znając losy Henryka VI, możemy tylko domniemywać, że Edward absolutnie nie okazałby miłosierdzia żadnemu z tudorów, i zarówno mały Henryk, jak i jego stryj natychmiast zostaliby zamordowani. Dlatego Jasper Tudor postanowił zrobić wszystko, żeby uchronić siebie i Henryka przed takim losem. 28 maja 1471 roku udało się Jasperowi i Henrykowi przedrzeć tego oblężenia, a następnie po 11 milach szaleńczej jazdy konnej dotrzeć do miasteczka portowego Tenby, gdzie następnie schronili się w piwnicy. To miasteczko było w ogóle bardzo dobrze podpiwniczone, tam było dużo lochów w tych piwnicach, więc było gdzie się schronić. Weszli we współpracę prawdopodobnie z byłym burmistrzem tego miasteczka, który im pomógł, znalazł schronienie. I tam przez kilka dni przeczekiwali na dobry i właściwy moment do tego, aby przedrzeć się do portu i wypłynąć z Tenby jak najszybciej się da. Udało im się po pewnym czasie w nocy udać do portu, a następnie wsiąść na łódź i odpłynąć z Anglii, co nie było żadnym zaskoczeniem, ponieważ Tenby było bardzo ruchliwym portem, w związku z czym łódki, które przypływały i odpływały, nikogo nie dziwiły. W międzyczasie oczywiście Edward IV wykonał, Triumfalne wkroczenie do Londynu, przywożąc ze sobą oczywiście jako więźnia Małgorzatę Andegaweńską, królową, a wkrótce już wdowę po królu Henryku VI, która oczywiście natychmiast została wtrącona do Tower of London. Jasper Tudor oczywiście bardzo dokładnie zaplanował ucieczkę, i plan był taki, aby przedostać się do Francji żeby schronić się na dworze króla Ludwika XI, który był kuzynem Jaspera Tudora. Niestety niepomyślne wiatry spowodowały, że Łódź najpierw została zniesiona w stronę wyspy Jersey, a następnie Tudorowie zostali zmuszeni do tego, by zejść na lot w Bretanii. Bretania była osobnym krajem w owym czasie, który w dodatku był w czasie wojny z Francją, w związku z czym nie należało liczyć na to, że ktokolwiek będzie chciał Tudorom pomóc w przedostaniu się do Francji. Natychmiast zostali pojmani, a następnie przyprowadzeni przed oblicze księcia Brytanii Franciszka II, który zaproponował im ofertę nie do odrzucenia. E, mianowicie zaproponował im azyl na terenie swojego księstwa, e, co oczywiście oznaczało, że zostają jego więźniami. Z tym, że jeżeli zechcą zrobić to po dobroci, to zapewne czeka ich dużo łagodniejszy los niż gdyby postanowili walczyć lub próbować ucieczki. Natomiast, oczywiście, Odpowiednie wieści dotarły do króla Edwarda IV. To nie jest tak, że Jasper i Henryk znajdowali się w Bretanii, a nikt o tym nie wiedział. I rozpoczęła się oczywiście bardzo długa i żmudna wojna dyplomatyczna o to, aby ich wydać. Zarówno walczył o to król Edward IV, który postanowił zrobić absolutnie wszystko, żeby ich wydostać stamtąd i nakazać przetransportowanie ich do Anglii, ale także w tę wojnę dyplomatyczną włączył się również król Ludwik XI, który postanowił swoich kuzynów odzyskać. Jednak Franciszek II nie miał zamiaru nikomu oddawać swoich gości, więźniów, jednak w pewnym momencie Musiał troszeczkę zmienić swoje traktowanie ich, ponieważ Edward IV zażądał od niego, że skoro nie chce wydać więźniów, w takim razie powinien ich jak więźniów traktować, a nie jak gości i należy ich bardzo surowo potraktować, wprowadzić w bardzo złe warunki, po to, żeby rzeczywiście zaznali tego życia jako więźniowie. Franciszek obawiał się inwazji ze strony Anglii, ponieważ istnieje duża szansa, że gdyby taka inwazja nastąpiła, to on nie za bardzo miałby szansę na to, żeby obronić swoje terytorium, ale jednocześnie doskonale rozumiał fakt, że nawet jeżeli będzie przetrzymywał Henryka i Jaspera jako więźniów, to i tak, jeżeli Edward nie zdoła ich uwolnić albo otrzymać e, jako więźniów do Anglii, wówczas będzie próbował ich zamordować. A na to absolutnie Franciszek nie miał zamiaru pozwolić, aby ktokolwiek został zamordowany na jego terytorium. W pewnym momencie również um, Henryk i Jasper zostali rozdzieleni. Trudno powiedzieć, jaka była tego przyczyna. Możliwe, że ktoś próbował porwać któregoś z nich, możliwe, że próbowali ucieczki. W każdym razie zostali rozdzieleni, a Henryk został oddany pod opiekę jednego z największych możnowładców Brytanii, najbliższych e, ludzi, króla Franciszka II księcia Jeana de Rie. Jan stał się takim kolejnym ojcem dla Henryka, otoczył go opieką podczas gdy Jaspera przy nim nie było. No po Henryk w dalszym ciągu takiej opieki potrzebował szczególnie, że jego sytuacja była naprawdę bardzo trudna i trudno było powiedzieć kiedy i czy w ogóle uda mu się odzyskać wojno, wolność i wyjść z tego cało. W międzyczasie wybuchła wojna między Anglią i Francją. Jednak była to bardzo dziwna wojna, ponieważ zanim zdążyło dojść do jakiejkolwiek bitwy, został zawarty pokój i okazało się, że na więzy rodzinne zawsze nie można liczyć, ponieważ Ludwik XI stanął w tym momencie po stronie Edwarda, żądając od Franciszka II z Bretanii wydania tudorów. Oczywiście nie sądzę, żeby Ludwik życzył swojemu kuzynowi śmierci. Natomiast nie należało mieć żadnych wątpliwości co do tego, co stanie się z tudorami, gdy dostaną się w łapy Edwarda IV. Franciszek II był jednak bardzo schorowany. Pod wpływem takiego sojuszu, jaki nastał między Francją i Anglią, bardzo się obawiał, że Dojdzie do inwazji na jego kraj i jego kraj zostanie po prostu wchłonięty przez Francję przy pomocy Anglików, dlatego postanowił ulec tym namowom i wreszcie wydać Henryka Anglikom. W listopadzie 1476 roku Henryk został przewieziony pod eskortą ludzi. Franciszka II do portu Saint Malo, skąd miał zostać przetransportowanym pierwszym statkiem do Anglii. Okazało się, że Henrykowi rzeczywiście w życiu sprzyja nieprawdopodobne szczęście. Najpierw wiatry były bardzo niepomyślne, więc Henryk nie za bardzo mógł wypłynąć. Trzeba było czekać oczywiście na stosowny moment. W międzyczasie, o czym Henryk nie wiedział, ale może domyślał się, że taki obrót rzeczy będzie miał miejsce, rozpoczęły się walki możnowładców, bretońskich, o to, aby jednak Henryka nie wydawać Anglikom, ponieważ oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak to się dla młodego chłopaka skończy. A nie chcieli wydawać go na pewną śmierć, uważali, że jest to zupełnie nie w porządku, tym bardziej, że byli przeciwni zarówno Anglikom, w pewnym sensie, jak i Francji, więc postanowili zrobić wszystko, by przekonać swojego księcia do tego, aby jednak uratować życie Henryka. Tak jak mówiłam, Henryk być może coś przeczuwał, a być może po prostu uznał, że w tej sytuacji granie na zwłokę bardziej się opłaci, ponieważ w oczekiwaniu na możliwość wypłynięcia do Anglii zachorował. I teraz nie wiemy, czy była to choroba rzeczywiście, w co można wątpić, czy była to choroba. Y, symulowana przez Henryka, który po prostu postanowił przeczekać i grać na zwłokę, licząc na to, że coś w jego sytuacji się zmieni. I rzeczywiście zmieniło się, ponieważ po pierwsze, można władcy, którzy walczyli o uwolnienie Henryka, przybyli do San Malo, e, żeby tego Henryka uwolnić. On, korzystając z zamieszania, uciekł i schronił się w miejscowej katedrze, e, co oznaczało, że w tym momencie stał się nietykalny. Takie było średniowieczne prawo. E, więc Mając azyl w katedrze, w zasadzie nic nie można było mu zrobić, nie można było go schwytać, nie można było go uwięzić. Anglicy więc nie mieli innego wyjścia, jak tylko wysłać pustą łódź z powrotem do Anglii, co zapewne nieszczególnie ucieszyło króla Edwarda IV. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję jak zawsze za obecność, za wszystkie komentarze, łapki w górę, za followowanie mojego konta na Instagramie i na Facebooku. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję również za wszystkie zapytania odnośnie zwiedzania Londynu. Jeżeli jeszcze macie ochotę przyjechać do Londynu, to oczywiście piszcie śmiało. Nie wiem, czy znajdę jeszcze wolny termin, ale zawsze można próbować chociaż na jakiś krótki spacer się umówić. Także w opisie odcinka macie adres e-mail, na który możecie pisać. Możecie również pisać za pośrednictwem Messengera na Wyspę Historii i wtedy z przyjemnością umówię się z Wami na zwiedzanie Londynu. Kochani, oczywiście, ponieważ sezon się zagęszcza, pracy jest bardzo dużo, tego czasu na kręcenie nowych odcinków mam trochę mniej. Tak jak już mówiłam wcześniej, to jest moja pasja, ale niestety nie żyję z tej pasji, w związku z czym no, muszę sobie ustalić jakieś priorytety. Na razie praca jest takim priorytetem. Oczywiście będę się starała, jak tylko będę mogła dodawać odcinki. Ale proszę Was o cierpliwość, ponieważ przygotowywanie każdego odcinka trwa naprawdę bardzo długo. Przebijanie się przez źródła, robienie notatek, przygotowywanie wszystkiego jest naprawdę dosyć żmudną pracą i robię to w czasie, kiedy mam chwilę wolną, a nie zawsze taką chwilę wolną posiadam. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, abyście uczyli się języków obcych. To naprawdę zawsze bardzo w życiu pomaga. Zawsze można zostać zmuszonym do emigracji, czy też znaleźć się w niewoli, jak chociażby Henryk Tudor, nasz dzisiejszy bohater. Więc znajomość języków obcych może Wam w niektórych sytuacjach uratować skórę. Polecam uczyć się języka niderlandzkiego z DB School. Opis, w opisie odcinka znajdziecie. Stronę internetową mają również konto na Instagramie, które można śledzić i też uczyć się języka niderlandzkiego codziennie. Jak zawsze, również zachęcam Was bardzo serdecznie do nauki języka angielskiego. W opisie odcinka znajdziecie adres e-mail do szagiego tutora, do wspaniałego nauczyciela języka angielskiego, który nie tylko ma ogromną cierpliwość i wiedzę, ale również dostosuje metody nauczania do Waszych indywidualnych potrzeb. Także, jeśli ktoś potrzebuje poćwiczyć sobie angielski, odblokować się w konwersacjach, to serdecznie Was zapraszam. I oczywiście, jak zawsze, serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Wyspy Historii, który mam nadzieję, że już za tydzień, ale niczego nie obiecuję. W każdym razie losy Henryka VII bardzo mnie wciągnęły, więc myślę, że te odcinki będą pojawiać się w miarę regularnie, czego sobie i Wam życzę. Do zobaczenia, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!